Cześć, mam na imię Justyna. Witam Was w trzecim sezonie podcastu Wasze słowa, a dzisiaj porozmawiamy o audiobookach. Troszeczkę zrobiłam to y, spontanicznie, a troszeczkę po prostu zapomniałam, żeby was o tym powiadomić, ale 39. odcinek z wymianą kulturalną był ostatnim odcinkiem drugiego sezonu. Postanowiłam, że zrobię sobie przerwę przede wszystkim dlatego, że muszę sobie kilka rzeczy uporządkować, y, ale też chciałam zmienić szatę graficzną. Nagrywam to jeszcze przed tym, jak ona powstała. Jest dopiero projekt. Projekt to jest bardzo duże słowo, ale y, tak to nazwijmy. Y, więc mam nadzieję, że kiedy słuchacie tego odcinka, to już wszystko jest dopięte i że się udało, i że szata, szata graficzna jest inna, bo chciałabym co nieco, co nieco zmienić. Um, oprócz tego, też myślę, że nie odejdę zbyt daleko od sezonu drugiego. Mam ogromną nadzieję, że będę bardziej systematyczna. Niestety ten drugi sezon przypadł na, na taki czas, że, że były spore dziury, były przerwy i, i było to nieco chaotyczne, ponieważ no, taki, był, taki był czas. Nie wiem, jak będzie w trzecim. Trudno chyba w tych czasach cokolwiek sobie tak naprawdę zaplanować. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej będzie to nieco bardziej systematyczne i uporządkowane. Gdzieś tam teraz mam sporo pomysłów i chciałabym je realizować. Nie mówię, że to będzie coś zupełnie innego, bo myślę, że zostanę przy tym, co sobie ustaliłam w drugim sezonie, czyli jednak na oparciu tego podcastu na kulturze, na artystach, na, na moich zachwytach. Chociaż oczywiście postaram się też to przeplatać z innymi tematami, jeżeli będę miała taką potrzebę wygadania się, się. Natomiast chyba zostaję, chyba, natomiast zostaję przy tym, zostaję przy, przy kulturze i artystach. Myślę, że też zostaję przy kąciku kulturalnym, który, który był takim fajnym miejscem, w którym mogłam powiedzieć, co jest dla mnie aktualnie Ważne i co mnie zachwyca. Więc nie przewiduję jakichś takich e, niesamowitych zmian. Natomiast e, bardzo bym chciała wrócić do historii artystów. Ja już mówiłam chyba w podsumowaniu, że, e, że odbiór pierwszego odcinka troszeczkę, troszeczkę mnie zniechęcił, ale stwierdziłam, że. Dla mnie przygotowanie tych odcinków jest na tyle fascynujące, bo, bo teraz przygotowuję akurat kolejny odcinek i, i zbieram materiały czytam książki e, na temat kolejnej artystki, może, może to. E, Uchylę rąbka tajemnicy. To jest dla mnie fascynujące, to jest dla mnie naprawdę ciekawe, i to jest coś, co robię z ogromną przyjemnością, więc mam nadzieję, że, że do tego wrócę. Oczywiście to nie będzie częsty cykl, ale, ale chciałabym do tego wrócić. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Myślę, że i tak za dużo tutaj gadam, a, a za mało robię. Chciałabym też zacząć od takich. Troszeczkę odcinków podsumowujących ten rok, bo teraz jest taki czas podsumowań i, i myślę, że on jeszcze będzie przez chwilę trwał. Teraz, kiedy to nagrywam, to on się dopiero zaczyna, tak naprawdę. Ale, ale kiedy będziecie tego słuchać, to mam nadzieję, że, że trafię, trafię i że to się wszystko nie przesunie. Ale przecież rok można podsumowywać do, nie wiem, do marca, moim zdaniem. <grym> Chciałabym zacząć od może troszeczkę takiego nietypowego podsumowania, bo porozmawiamy sobie dzisiaj, a raczej ja. Do was, pogadam o audiobookach, bo audiobooki to jest moje absolutne odkrycie 2020 roku. To znaczy, no odkrycie. Wiedziałam, że są audiobooki, to jest jasne. Nawet ich wcześniej słuchałam, przesłuchałam kilku audiobooków w moim życiu. Natomiast to nigdy nie była forma dla mnie, a w tym roku to zdecydowanie jest moja ulubiona forma. Nigdy nie spodziewałam się, że będę z tak ogromną radością słuchała audiobooków i że, przesłuchałam, że będę ich słuchała aż tyle w takich ilościach. No dobrze, no to przejdźmy, przejdźmy do tego rocznego podsumowania, bo. Tak, właściwie, zacznijmy od tego, dlaczego ja tych audiobooków zaczęłam słuchać. W marcu, właściwie na przełomie marca i kwietnia, już teraz nie pamiętam dokładnie, miałam dosyć spore problemy zdrowotne, przez co nie byłam w stanie skupić się na książce, nie byłam w stanie skupić wzroku po prostu ani na serialu, ani na książce, ani no, na niczym. Po prostu było mi bardzo, bardzo trudno, wymagało to ode mnie dużego wysiłku, potrzebowałam jakiejś alternatywy. Oczywiście ja słucham podcastów i, i słucham ich sporo, dlatego miałam, miałam czego słuchać, ale powoli mi się kończyły te, które słuchałam, które nadrabiałam i, i których miałam sporo, zaczęłam być na bieżąco i szukałam jakiejś alternatywy. Wtedy przyszedł Empik, który w ramach rozpoczynającej się wtedy izolacji zafundował, znaczy zafundował, zaproponował trzy miesiące Empik Go za darmo. Ja z tego skorzystałam, chociaż były głosy, że nie powinno się. Tego robić i nie powinno się z tego korzystać, ale ja skorzystałam. Czasu niecofnę. Ostatecznie Empik przedłużył to do pół roku, a ja w ciągu tych sześciu miesięcy zorientowałam się, że jest to moja ulubiona platforma do wsłuchania audiobooków, więc ten audiobookowy abonament przedłużyłam. Słuchałam też, to znaczy, yy, porównywałam sobie, robiłam okresy próbne w innych aplikacjach, które mi się po prostu nie sprawdziły i nie spodobały. Empik ma w sobie wszystko, czego ja potrzebuję, bo zaraz wam powiem w ogóle, jak, yy, jak ja tych audiobooków słucham i, yy, i czego. Więc dlatego z Empikiem zostałam, jest dla mnie po prostu najwygodniejszy. Zdaję sobie sprawę z tego, że, yy, że ludzie mają z tym problem yy, i że to może być no może niekontrowersyjne, bo już nie przesadzajmy, ale. Yy, że to nie jest w pewnych kręgach mile, mile widziane. Ja to rozumiem, absolutnie rozumiem te argumenty, natomiast ja zostaję tu, gdzie jestem, ponieważ tak jest dla mnie najwygodniej i najlepiej i taką opcję wybrałam. Wspomnę jeszcze, że dlaczego ja w ogóle nie słuchałam audiobooków wcześniej? Bo nigdy nie mogłam się na nich skupić. To, był tego rodzaj... to była tego rodzaju forma książki, która sprawiała, że ja w ogóle nie wiedziałam, o czym słucham i bardzo mi to przeszkadzało. Nie potrafiłam się skupić, nie potrafiłam, jak coś robiłam, i słuchałam audiobooka, to zupełnie odpływałam i, i zupełnie nie wiedziałam no, nie potrafiłam, po prostu nie potrafiłam się skupić. To jest też częsty argument, jeżeli z kimś rozmawiam o audiobookach. Natomiast, tak jak kiedyś już mówiłam przekonało mnie do tego i nauczyło mnie słuchania, słuchanie podcastów, bo, bo tych podcastów słuchałam rzeczywiście sporo no i to jest bardzo komfortowe, że mogę słuchać książki w momencie, kiedy robię inne rzeczy, bo ja mam taki nawyk, najbardziej lubię czytać przed snem, właściwie czytam codziennie przed snem i, i to jest mój taki główny punkt, w którym ja czytam książki papierowe, czytam książki na kindlu, czytam też w wolnych chwilach w ciągu dnia, ale jednak zawsze wieczorem przed snem, to jest taki, taki mój nawyk i taki Taka moja rutyna, więc y, mam ten swój czas, ale jest też takich mnóstwo rzeczy, które ja robię w ciągu dnia, w których coś może spokojnie lecieć w tle, ale nie mogłabym wtedy czytać książki na Kindle czy książki papierowej. Y, to jest na przykład czas, kiedy coś gotuję, to jest czas, kiedy sobie coś sprzątam, na przykład to jest czas, kiedy chodzę na spacery, kiedy gdzieś wychodzę z domu i wtedy właśnie mam czas na to, żeby coś mi w tych słuchawkach leciało. I ten czas zapełniają mi teraz audiobooki. Nie ma opcji, żeby ja w tym momencie wzięła książkę i zaczęła ją czytać. Książkę w formie, w forma, formie papierowej lub w formie elektronicznej. Dlatego super, że, że mam te chwile, które są wolne, nie mogłabym w nich czytać książek, ale... Mogę to robić i dzięki temu nadrabiam sobie e, tytuły, które, na które normalnie nie miałabym po prostu czasu. E, I to jest super, dlatego e, naprawdę wszystkim polecam słuchanie audiobooków. Tak, uważam, że tego się da nauczyć. Po prostu, nawet jeżeli wydaje nam się, że nie. To się da, bo, bo ja naprawdę nie umiałam ich słuchać, ale wystarczyło troszeczkę się w to wkręcić i rzeczywiście nie, nie sprawia mi to teraz żadnej trudności. Więc e, tak, w ogóle ja, wiecie, z osoby, która słuchała jednego audiobooka na trzy lata, e, mam wrażenie, no może troszeczkę więcej, e, teraz stałam się osobą, która od marca przesłuchała tych audiobooków kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, więc to jest naprawdę myślę, że całkiem niezły wynik, jak na kogoś, kto wcześniej tych audiobooków nie słuchał. I jest to taka forma, która naprawdę bardzo, bardzo mi podpasowała. Ja już mam coś takiego jak ulubiony lektor albo ulubiona lektorka, no coś. Nie, nie spodziewałam się, że kiedykolwiek tak będzie, że ja będę rozpoznawała te głosy, ale, ale tak jest, bo, bo rzeczywiście słucham sporo. Poza tym ja właściwie nie umiem słuchać audiobooków wolno. Mnie na przykład drażni prędkość ta taka typowa. Zawsze słucham na podwójnym przyspieszeniu i to jest dla mnie właśnie takie, takie najbardziej odpowiednie. To jest moje tempo, w którym ja uwielbiam słuchać, więc mogę też konsumować ich nieco więcej przez to. Niż, niż, słuchałabym, niż gdybym słuchała w normalnej prędkości. Myślę też, że dlatego te liczby są jakie są. I ja tak mam ze wszystkim. Podcasty też, podcastów też słucham szybciej, filmów na YouTube też filmy na YouTube oglądam też w przyspieszeniu. Po prostu nie wiem, może przez to, że się tak przyzwyczaiłam, to kiedy ktoś mówi normalnym tempem, ja myślę sobie, matko kochana, przyspiesz, przyspiesz <laughs> nie na żywo. Na żywo tak nie jest, ale, ale jeżeli chodzi o podcasty i jeżeli chodzi o audiobooki, to wszystko na przyspieszeniu. Też za Zaszczędzam czas, który i tak spędzę na słuchaniu kolejnej książki. Nieważne. Przejdźmy może do jakichś takich podsumowań, bo mówiłam tutaj o podsumowaniu roku. Rok się jeszcze nie skończył, i myślę, że myślę, że czegoś jeszcze posłucham, bo jestem aktualnie w trakcie słuchania jaskółek z Czarnobyla. To jest najpewniej thriller, chociaż ja czasami mam problem z rozróżnieniem kryminału od thrill thrillera. To jest. Ja wiem, powinnam się przygotować do podcastu, ale cóż, trzeci sezon, a ja dalej to samo. Tak czy inaczej, teraz słucham właśnie jaskółek z Czarnobyla i polecam, bo to jest bardzo, bardzo fajna książka i bardzo fajny audiobook. To znaczy, fajna, Ja nie wiem, czy coś o zbrodni w Czarnobylu można nazwać fajnym, natomiast na pewno jest to bardzo ciekawa fabuła i bardzo wciągająca, także mnie się tego super słucha, ale no jestem w trakcie, więc też nie mogę też zawyrokować, bo wiecie, jak to jest w takich książkach, zakończenie naprawdę może wszystko zepsuć. No ale liczę na to, że jednak to będzie dobra książka bo polecała ją Małgosia z Literackich więc ja ufam ufam poleceniom yy, literackich yy, także tak yy, to co zaczęło się od tego że zobaczyłam yy, w Empik Go yy, książkę Charlotte Link mam nadzieję że mówi się to imię Charlotte jeżeli coś pomyliłam to proszę Poprawcie mnie. I to, był, to była książka Dom Sióstr. Dlatego też zapamiętałam, bo to była pierwsza książka, której słuchałam od tak długiego czasu, i od tego się wszystko zaczęło. A dlaczego w ogóle zaczęłam słuchać tej książki? Ponieważ gdzieś wcześniej czytałam jakiś wywiad z Michałem Bajorem, który polecał właśnie kryminały tej autorki. I dlatego przeczytałam tę książkę. Bardzo prozaiczny powód wiem, ale ja ufam po prostu rekomendacjom, rekomendacjom thrillerów Michała Bajora. Rekomendacją Michała Bajora, a nie thriller, thrillerów, nieważne. Od tego się zaczęło, i to była naprawdę bardzo fajna książka i dobrze zaczęłam. No to później przesłuchałam jeszcze kilku książek. Pamiętam, że wpadłam taki, w taki szał sprzątanie, jak chyba wszyscy gdzieś tam na początkach pandemii. I w momencie, kiedy wpadłam w ten szał sprzątania, to w ciągu jednego dnia chyba przesłuchałam cztery książki przy tym sprzątaniu. I to były takie książki, które, które przesłuchałam, i raczej nie zapamiętałam. Nie miałam też takiego czegoś. Ja słuchałam tych, tych audiobooków na początku, bo zajmowały mi czas i. Gdzieś tam fajnie było. Nie mogłam się też potem. Jak już było lepiej z moim wzrokiem i przeszły mi te wszystkie, te wszystkie niedogodności, to miałam problemy ze skupieniem i, i po prostu wolałam, jak ktoś mi czytał książki. Więc tak to było. Ale nie miałam czegoś takiego, że wybrałabym audiobook zamiast książki w formie elektronicznej albo w, w formie tradycyjnej. Jak, gdybym miała chwilę wolnego, to na pewno nie słuchałabym audiobooka, tylko po prostu wzięłabym książkę, ale. Pierwszą taką książką, która wciągnęła mnie na tyle, że wybierałam ją zamiast książki, nawet przed snem. Słuchałam właśnie wtedy audiobooka, a nie, a nie czytałam książkę. To była książka Ja Cię Kocham, A Ty Miał. Katarzyny Bereniki Miszczuk, Boże, na pewno pomyliłam imię, ja zawsze jestem nieprzygotowana. Ja czytałam kiedyś jedną książkę tej autorki, to była książka absolutnie nieudana i w ogóle mi się nie podobała. To drugie spotkanie, Ja Cię Kocham, A Ty Miał, było już właśnie wciągające i bardzo fajne, ponieważ narratorem tej książki jest Kot Lord. I narrator, y, nala, y, i lektor tak super pasował do tego kota, że tego się słuchało fenomenalnie. Książka była y, bardzo przyjemna, ale banalna, mam wrażenie? Y, to znaczy, nie, nie chcę mówić y, tak, może to są się obraźliwie, ale chodzi mi o to, że po prostu. Ten typ kryminału taki był, jakby to powiedzieć, bardzo przewidywalna była ta książka. Może nie banalna, a przewidywalna. Natomiast e, jednak e, tak to było fajnie, fajnie przeczytane i, i myślę, że też fajnie napisane, że, że ta książka mnie naprawdę, naprawdę wkręciła. Także jeżeli macie możliwość posłuchania e, Ja Cię Kocham, a Ty Miał, to ja serdecznie polecam. Nie wiem, czy ona by mi się tak spodobała, gdybym ją przeczytała w papierze. I właśnie te książki, znaczy te audiobooki... Em, Pozwalają mi na zapoznawanie się z takimi lekkimi thrillerami, kryminałami, które ja lubię. Lubię, tak jak mówiłam kiedyś thrillery, to są moje takie książki letnie i bardzo lubię je czytać i sięgam po nie. Natomiast nie sięgam po nie tak często w ciągu roku, bo jeżeli mam do wyboru poczytać sobie jakąś książkę, jakąś literaturę faktu, to najpewniej wybiorę ją zamiast, zamiast takich lekkich książek. Dlatego to było taki, to był taki moment, w którym mogłam się zapoznać właśnie z książkami na przykład Pani Miszczuk, Olgi Rudnickiej na przykład, której. Chyba coś czytałam w życiu, i y, jakoś nigdy nie wróciłam. A jeżeli chodzi o audiobooki, to tak mnie wciągnęły audiobooki y, Olgi Rudnickiej, że tak naprawdę chyba przesłuchałam pięciu y, i to tak y, jeden za drugim. Bardzo dobrze mi się ich słuchało. W ogóle ja wtedy. To był chyba taki czas, kiedy ja zdawałam prawo jazdy, więc było sporo stresu. I, i to m, dzięki temu, że właśnie jak chodziłam sobie na, na jazdy i tak dalej, to w słuchawkach cały czas miałam audiobooki Olgi Rudnickiej, i to akurat był dobry wybór, także polecam. No albo na przykład Alka Rogodzińskiego. Myślę, że ja nawet bym nie sięgnęła po te kryminały, gdyby nie, gdyby nie to, że gdzieś tam mi się wyświetliło i postanowiłam, że sobie włączę. Także e, także są tacy artyści. artyści? Są tacy e, twórcy e, i autorzy, których ja bym nie czytała chyba, gdyby nie to, że, że gdzieś tam mogłam się z nimi zapoznać w tej formie właśnie mówionej. Strasznie się teraz zakręciłam przez to, że coś pomyliłam. Więc zrobię sobie krótką przerwę i zaraz do Was wracam. To nie jest tak, że słucham samych thrillerów, ale rzeczywiście w głównej mierze audiobooki to dla mnie taki taki sposób na oderwanie i taki sposób na totalną, typową rozrywkę, więc najczęściej rzeczywiście sięgam po, po thrillery. Różne, naprawdę, przeczytałam, przesłuchałam w tym roku mnóstwo, mnóstwo różnorakich thrillerów. Dwa Wam polecałam polskie, Małgorzata Oliwii Sobczak, Czerni i Czerwień i dalej je serdecznie polecam, myślę, że to, to są je to jest chyba tak naprawdę jedna z najlepszych serii, jaką, jakiej słuchałam w tym roku. Także bardzo serdecznie polecam. Ale też na przykład w audiobooku przesłuchałam nor yy, książkę Normalni Ludzie, i teraz nie wiem, jak to się czyta. Jak się czyta? sali runej? Wy na pewno wiecie. <grych> yy, przez, też przesłuchałam właśnie jej w audiobooku i bardzo mi się podobała, bardzo mnie w, w ten audiobook wkręcił, <grych> yy, więc też serdecznie polecam. Polecam też bardzo, bardzo serdecznie nie ma Mariusza Szczygła. Czyta trochę Mariusz Szczydział, ale głównie Maciej Szturi, Maja Ostaszewska. Bardzo, bardzo mi się podobało to sama książka jest fantastyczna i na pewno przeczytam ją w papierze, to znaczy teraz to można sobie mówić na pewno postaram się przeczytać ją w papierze, mam to w planach, natomiast audiobook był super i bardzo serdecznie polecam, no lektorzy mówią chyba sami za siebie, ja też bardzo lubię kiedy książki czytają autorzy, jest super ponieważ oni dodają do tej książki wiele i kiedy oni czytają swoje książki, to to jest coś fantastycznego, bardzo to lubię, szczególnie kiedy mają na przykład super głos, jakby w przypadku Dyrdymałku, Drdymarków Dyrdymarków Niedźwieckiego, to naprawdę pan Niedźwiecki jak czyta, no co ja no, no to chyba nie ma sensu w ogóle tłumaczyć, dlaczego to było super i dlaczego o wiele chętniej sięgnęłam po audiobook, tak też było z powrotem z Bambuko Kasinosowskiej, więc audiobook super. Albo na przykład Zero zahamowań Michała Rusinka, ja naprawdę z ogromną przyjemnością wysłuchałam. Wysłuchałam też chwili Wisławy Szymborskiej i to jest chyba Najbardziej uroczy audiobook, jakiego słuchałam w tym roku, nie dość, że to są wiersze szymborskie, które czyta sama Wisława Szymborska, to jeszcze ten audiobook jest nagrany bardzo naturalnie, jest tam tyle smaczków między tymi tymi wierszami, że bardzo serdecznie polecam, bo to jest tylko 40 parę minut, szkoda, że tak króciutko, a jest tak, ja się naprawdę uśmiechałam. Przez prawie cały czas, kiedy ja słuchałam tego audiobooka, byłam uśmiechnięta, więc bardzo serdecznie polecam. Nie spodziewałam się, że będzie mi się dobrze słuchać poezji, bo jednak mimo wszystko to jest takie niecodzienne może tak powiem żeby, żeby słuchać poezji a chociaż kurczę przecież ja cały czas mam poezji bywan no nieważne ale chodzi mi o tę formę audiobooka. Bardzo mi się to podobało i bardzo serdecznie polecam chwilę. I taką jeszcze jedną książkę, która przychodzi mi do głowy, którą bardzo serdecznie polecam, to jest Saturnin Jakuba Małeckiego. To jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z Małeckim. Tak właściwie skusiłam się przez to, że bardzo dużo o nim mówi Zuza z zaksiążkowanych, więc skusiłam się i stwierdziłam, że wezmę sobie Saturnina na początek, bo tam właśnie mówiła Zuza o tym, że ta książka będzie dobra dla kogoś, kto wcześniej nie czytał Małeckiego, bo, bo to nie jest ponoć jego najlepsza książka. A super się słuchało i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. To tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowania roczne i jakieś tam tytuły. Nic się nie zmieniło, więc wszystko było chaotycznie. Słuchajcie, te sezony to jest tylko liczba. To tyle. Nie mam pojęcia, kiedy, kiedy tak naprawdę wlatuje ten, ten podcast, więc nie mam pojęcia, czy, czy ja Wam powinnam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. <laughs> Chyba jeszcze nie. Zobaczymy. Najwyżej dogram. Przecież zdarza mi się to robić, także dlaczego nie teraz? Zostawmy tę kwestię. To co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!